Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę Star Wars Ocalały. No dobra, lecimy na balkon, do którego musimy dotrzeć. A, i tutaj rozwalimy tą stronę. Czy jestem w stanie tak polecieć tym ptakiem, że mogę jednym? Mogę. O, i spoko. Oczywiście tu będziemy mieć powtórkę. Sam żryj. Nie w tego miałem. Nudzisz mnie. Tak, tak. Żałosne. Dobra, po nim. Co tutaj? Tędy możemy przejść? Wow! Ziomek! Zbyt szybki! Zapłacisz za to! No dobra. Tu powinna być bateryjka gdzieś. Witaj, Jedi. Aha. Wrogowie pokoju zagrażają pograniczu galaktyki i naszej republice. Gdy przekroczymy otchłań, Tanalor może stać się naszym bastionem. Symbol nadziei i sprawiedliwości dla zewnętrznych rubieży. Tanalor był dla niej czymś więcej niż misją. Był marzeniem o lepszej przyszłości. Kurde. Jak to ominąć? Górą tego nie przerzucę. No, ustaw się tak, żeby to było zablokowane. Kurde, musi się to takim kantem. To to na wprost. Może przyciąganie pomoże, lepiej będzie. O, właśnie, dobra. A, bo te drzwi się w dół zamykają. Dobra, myślałem, że one jak takie podwójne. Rozumiem, że ja tym nie mogę sterować, czyli muszę ogólnie pójść. Aha, bo to leci na drugą stronę mi. Okej. O, coś mi się udało. Jest tutaj esencja. Precyzja. Co ci tyle zajęło? Przybyłam tak szybko, jak mogłam. Mój mistrz mnie wstrzymał. No, o to nie musisz się martwić. Przynajmniej tutaj.
Dobra, no ja jestem ciekawy, czy jest możliwość, żeby to... Znaczy, no musi być możliwość, żeby to tutaj dać. Tylko, że... No właśnie, i to przez wodę nie idzie. A zobacz, jak oni mi to, kurde, tu utrudnili, no. Nie przejdę przez to, bo jest tu woda. Musi być jakiś sposób. Tędy? No tędy nie mogę. Czy mogę? Nie, no nie, nie chwyta tego. A jakbym tak zdążył to kontynuować przez to? O właśnie. O to chodziło. Haha. Mamy to. Dobra, no i teraz kto? Teraz możemy dotrzeć na szczyt. Co tam jest? Tu, o, co jest tu? Tutaj nie ma jakiejś dużej mapy, ale coś tutaj jest. I tu też to sprawdzimy. Uważaj na siebie, słyszysz? Czemu by nie? Aha! Mamy nowe rybki. Haha! Do złowienia. No. Pogadamy. No to ja, tylko chciałbym z tą pogadać, a nie mogę. O. Straszliwe ryby Rej otumaniają ofiary oślepiającym rozbłyskiem. Ale ty masz na to pewnie sposób, co? Karl, szczurze lądowy! Czasami zapominam, że masz jeszcze mleko przy skrzelach. Ryba Rej kusiła już i mniej dobrotliwych rybaków. Poznałem ja raz szlachcica, co zamierzał zdobyć sobie jedną jako zwierzątko. Ryba Rej. Aha, i mam ją w garści. Och, ale szlachcianka nie miała tyle szczęścia. Podczas gali poszła z rybą Rej na paradę, a gość honorowy, senatorka, straciła wzrok, zaglądając do zbiornika. Zaślepiona przez chciwość, co? Ryba stanęła okoniem.
Dobra, wystarczy. Dobra, i tutaj mamy skrzynkę. Trzeba tylko zanurkować. Okej, materiał do broni. Szkoda, że nie jakiś strój, ale... Dobra, no i tu bym chciał się dostać. Na pewno możliwość jest i wypróbujemy ptaki. Te nasze, żeby to osiągnąć. A raczej tak od razu to się nie uda, chociaż... Dobra, tu jest jakieś wejście. Czy ja rozumiem, że mogliśmy dołem tutaj się dostać? Po co jest to? Wygląda jakbyśmy stamtąd gdzieś się tu dostali. Dobra, idę zobaczyć do góry. Bo to jest to miejsce i to nie ma tutaj dużo, a tu jest zejście w dół też tam. Tam się też cofniemy. Zobaczmy, co my tu mamy. Kurde, to jest kolejna mapa. Gdzie my jesteśmy? No dobra, ale idąc tędy zbaczamy z zadania głównego. A to nie o to chodzi. To sobie otworzyliśmy. Jeszcze chcę zejść tam na dół. Bo tutaj... Jeszcze chcę tu zejść. Bo tu może być coś naprawdę fajnego. A! Okej. Się spadło nam. Kurde. Aj, mamy skrzynkę. W tym oto miejscu. Pełna kozia bródka i wąsy. Zobaczmy. Są włosy. Okej. No, dolecimy.
Poszukajmy w środku. Co według Dagana mam tu znaleźć? Jedi! Wreszcie cię spotykam! Co to? Kolejny jeździec z mieczem świetlnym. Dagan musiał ich po coś wysłać, a my podążamy tym samym tropem. No. O kurde, dosyć silny był. Poratujesz Vidi? Jesteśmy zamknięci. Nie przejdę. Czemu? Aha, nie mogę tego ruszyć. Kolejne z tych urządzeń. To też jest zepsute. Zbliża się! Zniszcz go już! On swoich zabijał. Czekaj! Santari! Kolejne urządzenie Santari. Dagan zabił Jedi za jego zniszczenie. Myślę, że one mogą być kluczem. Zanieśmy to z powrotem do mistrza Kurtowy. Zrobisz skan? Mistrz Tapal chyba też ją miał. To okno prowadzi z powrotem na zewnątrz. Zatrzymaj je! Uwaga! Nie mogę! A tędy coś jest? Jest tam. Ale tam nie mam szans się dostać. Gdzie to w ogóle jest? Powinniśmy zabrać to na Jedę. Mistrz Kordowa zechce spojrzeć na to znalezisko.
Powinniśmy, tylko że ja chętnie bym poszedł tam. Co jest? Dobra, rozejrzę się tutaj, może coś znajdę. Nie. Tu nic nie ma. Dobra, gdzie ja mam to moje ptaszysko? Tutaj. Aha, czyli polecę w tą stronę. Czyli co, musimy znowu lecieć na tą pustynną planetę. Kurde, korci mnie, żeby zobaczyć te tereny, ale ja już tutaj chyba byłem, czy nie? Dobra, gdzie jest to? Jak tam się dostać? Czy to jest tylko zdoba? No to ruszamy, mały. Przydałoby nam się pomocne słowo, albo nie, tą żarłoczną bestią. Mój przemęczony kolega chce przekazać, że wolę. Dawaj! O, przestań marudzić. Już kończę. Oj, gotowe. Cóż za rozpiętość. Jak na szybołowa przystało. Pewnie potrafisz oblecieć Kobo dookoła, co? Okej, zmykaj. Odwiedź mnie czasem. Dobra, ja tam nie wskoczę, chyba że za pośrednictwem tego. Okej, tu mamy punkt medytacji. Chętnie odnowię sobie punkty zdrowia. No cześć, kolego. Skacz! Co to jest? Okej, tylko że ja z tego korzystać jeszcze nie potrafię. Chyba. Tu mamy walk. Ała! Dobra, jest silne. Powolutku. Billy, z tym! No i połapię.
Tu ktoś potrzebował pomocy, nie? Krzyczał przecież. No właśnie. Co za pokaz! Podejdź tu, mój drogi wojowniku! Nie widziałam takiej walki od czasu mistrzostw. Jesteśmy twoimi dłużnikami! Co tu robicie? Szukaliśmy największych, najsilniejszych bestii do walk! Zwycięzca bierze wszystko! Na naszym stole holotaktycznym, oczywiście. Holotaktyka, Tak jest! Pomogłeś nam zebrać potworne dane do naszej gry? Gdy tylko znajdziemy dla siebie jakiś spokojny kąt. Mój przyjaciel może będzie zainteresowany. Prowadzi salon Pajluny. A, tak. Ten salon w Azylu Wędrowca. Ta nora? Nie wiedziałem, że jest otwarta. Dobra, niech będzie. Z chęcią zaprezentujemy holotaktykę u Pajluny. Trochę rozruszamy to miejsce. Zbierajmy się, Tulimu. Wszystko w swoim czasie. Bima. Do zobaczenia. Jakaś minigierka, tak? Typu gwint w Wiedźminie. No dobra, spotkamy się w barze. To zobaczymy, jak to wygląda. Ej, ja to stamtąd tak polazłem. A nawet nie sprawdziłem, czy tam jest jeszcze jakaś. Może coś tam jest do zdobycia. No, to się tak głupio. Tam wygląda, jakby chyba była jakaś droga. Czy nie? Nie, chyba jednak nie. Moi drodzy, tutaj będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienia. Trzymajcie się, hej!